A w nich czas na rozmowę o barbarzyństwie środowisk LGBT, haniebnej prowokacji i bezczeszczeniu pomnika Chrystusa przed Kościołem Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu oraz o unijnym szantażu wobec miast wolnych od ideologii gender. Moim gościem jest redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, autor książek Paweł Lisicki. Dzień dobry, witam panie redaktorze. Dzień dobry. Po tym, co stało się na krakowskim Przedmieściu, są tacy, którzy twierdzą wręcz, że dziś ci, którzy profanują pomniki, jutro mogą podpalać kościoły. Czy faktycznie mamy się czego obawiać? To znaczy, jeśli popatrzymy na radykalizację tych środowisk, przypomnę, że przecież zaczęło się jeszcze kilka lat temu od takich, no powiedzmy, niewinnych demonstracji, od parad równości, od haseł mówiących o potrzebie równości i tolerancji, o tym, że są to osoby szczególnie w Polsce rzekomo zagrożone. No i postulaty właściwie były skierowane przeciwko rzekomej no, nietolerancji i krzywdom, tak? Taki był początek. No właśnie, dokładnie. No i możemy zobaczyć, co stało się w ciągu kilku ostatnich lat. Nagle okazało się, że ci aktywiści coraz śmielej, coraz radykalniej sobie poczynają, że działają całkowicie bez wrażliwości i bez jakichkolwiek względów dla uczuć i wartości i symboli innych ludzi. No, sytuacja, w której dokonuje się profanacji symbolu tak ważnego dla wszystkich w Polsce tak naprawdę, czyli tej symbolicznej figury Chrystusa na krakowskim Przedmieściu. Przypomnę te słynne obrazy, zdjęcia po powstaniu warszawskim. Prawda? Miasto jest całkowicie w ruinach. Ta figura leży zwalona i to jest taki znak właściwie wskazujący na z jednej strony na to, co się wydarzyło, ale też wskazujący na pewną nadzieję, na coś, co dla wszystkich Polaków wydawało się było rzeczą niepodważalną i kluczową. I nagle ta figura zostaje zbezczeszczona, sprofanowana w sposób obrzydliwy, w sposób, który nie daje się w żaden sposób usprawiedliwić. Mnie martwi jeszcze jedno, że pojawiła się cała grupa obrońców tego podłego zachowania i tego brakuje w Polsce, bo to, że zdarzają się ludzie, którzy nie mają granic, to, jakby to powiedzieć, statystycznie jest wszędzie obecne. Jeszcze tak, do wyjaśnienia, tak. Tak, natomiast takie akty powinny się spotykać z radykalnym potępieniem całej polskiej klasy politycznej, z polskiej elity i tak dalej. Tymczasem od wczoraj mam wrażenie, że mam do czynienia z całą serią usprawiedliwień. To jeśli pan redaktor pozwoli, może przytoczę właśnie jednego z takich bohaterów, profesora Jana Hartmana. To zresztą ten sam człowiek, który by wcześniej wykazał się jako zwolennik dyskusji o związkach kazirodczych. Powiedział w sprawie zbezczeszczenia pomnika takie słowa: to nie krzyż jest w Polsce profanowany, lecz święty dla ludzi dobrej woli znak tęczy. Znak, który jeszcze kilka dekad temu kojarzył się głównie symboliką biblijną oraz chrześcijańską z powodu faszystowskiej agresji skierowanej przeciwko osobom LGBT, stał się symbolem samoobrony mniejszości seksualnych i genderowych. Aż mi wstyd przywoływać takie cytaty, ale co one nam mówią? I takie postawy. Można na to różnie spojrzeć. Można spojrzeć po pierwsze na to, że one mówią o głupocie osoby, która ją wypowiada. I ona niestety daje samo świadectwo o sobie i no, ze smutkiem trzeba przyznać, że głupota w związku z tym rozłożona jest całkowicie niezależnie od tego, czy ktoś ma tytuł profesorski, czy też go nie ma. Pan Hartman taki tytuł ma, no i tym gorzej, że tak powiem, dla tytułu profesorskiego, że takie sądy wypowiada. No można na to spojrzeć też w ten sposób, że zakładając, że w innych sprawach pan Hartman nie wypowiada się równie głupio, że w kwestiach ideologicznych istnieje coś takiego jak taka zapiekłość czy zaciętość uczuciowa, która całkowicie uniemożliwia ludziom podejście bardziej obiektywne i bardziej, bym powiedział, zobiektywizowane, tak? Znaczy takie z większym dystansem. Tak. I efektem tego jest to, że oni się do tego stopnia zatracają w swoich emocjach, że kompletnie nie są w stanie zobaczyć, o czym mówią, prawda? No, co ma symbol biblijnego przymierza Noego, Boga z Noem, do tęczy faszystowskiej agresji skierowanej przeciwko osobom LGBT. Powiem, jakiej faszystowskiej agresji? Znaczy, o czym my w ogóle mówimy? No, osoby LGBT to jest pomylenie pojęć. W kategoriach właśnie. No, w tych kategoriach, tak jak mówimy, no to mówimy o, załóżmy, homoseksualistach i lesbikach. Kto jest w Polsce, kto tych ludzi w Polsce prześladuje, prawda? Gdzie, jak popatrzymy nawet na duże polskie miasta i na swobodę życia w tych miastach, i na swobodę funkcjonowania tych osób, to myślę, że ona w niczym nie ustępuje
innym tego typu przypadkom miast na zachodzie. To chodzi w ogóle o coś innego. To chodzi o dziką i coraz bardziej radykalną agresję skierowaną przez ideologów LGBT przeciwko normalnej części społeczeństwa. Nie tylko agresja, ale też bronić. Dokładnie, agresja, ale też prowokacje, bo przecież mieliśmy wcześniej też profanację i wizerunku Matki Bożej i Mszy Świętej, czyli symboli, znaków dla katolików najświętszych. Czy można to zatrzymać, panie redaktorze? No tak, to oczywiście można zatrzymać, tylko że mamy do czynienia z sytuacją dosyć trudną, bo otoczenie kulturowe wokół Polski jest takie, że każde bardziej zdecydowane posunięcie natychmiast naraża Polskę na ataki ze strony już nie grupki dzikich i oszalałych radykałów, tylko na protesty poważnych instytucji, takich jak przedstawiciele Unii Europejskiej, komisarze Unii Europejskiej, przypomnę, którzy na każdym kroku doszukują, czy posłowie, czy europosłowie. Natomiast moim zdaniem, jeśli mamy osalić polską tożsamość kulturową, polską cywilizację, coś, co jest, można powiedzieć, takim kodem DNA polskości, to musimy się przed tym bardzo zdecydowanie bronić. W jaki sposób? No po pierwsze trzeba przygotować ustawy czy zmiany prawa, które by na przykład zakazały finansowania organizacjom wspierających LGBT, uważając, ideologię LGBT oczywiście, uważając, że ideologia LGBT stanowi zagrożenie dla polskiego interesu publicznego, interesu narodowego. Myślę, że to jest pierwsza rzecz, która by bardzo mocno uderzyła tak naprawdę w te środowiska. Mhm. Tak jak mówię, zakaz finansowania tego typu organizacji, które tym się zajmują. Po drugie, próba doprowadzenia wreszcie, co się tak naprawdę nigdy nie wydarzyło, do naprawdę ukarania tych, którzy osobiście odpowiadają za akty profanacji i ukarania takiego, gdzie, że tak powiem, czy to prokuratura, czy władze państwowe... No tu w tym przypadku jakiś wniosek do prokuratury się pojawił podobno, prawda? Tak, często jest tak, prokuratura niechętnie się tym zajmuje, prokuratorzy boją się właśnie ataku liberalnych mediów. Liberalne media są nakręcane przez liberalnych polityków z zachodu i koło się zamyka. No, tutaj jest bardzo potrzebna stanowczość. Trzecia rzecz oczywiście, która też jest ważna, może należałoby rozważyć przygotowanie ustawy mówiącej na przykład o zakazie propagandy homoseksualnej, o czym ja zresztą już dawno mówię. W każdym razie te zmiany, połączenie pewnych zmian ustawowo-prawnych ze zdecydowanym działaniem już w tym, już i wykorzystaniem tych możliwości, które państwo ma. No i też ważna, myślę, ostatnia może, no też taka mobilizacja społeczna by się tutaj przydała. To znaczy mobilizacja społeczna polegająca na tym, żeby ludzie widzieli w tych aktach nie tylko jakieś jednostkowe przypadki, jak mówię, zdziczenia czy barbarzyństwa, tylko dostrzegli istotę, a istotą jest tocząca się w Polsce wojna kulturowa. Jeśli pan pozwoli, panie redaktorze, bo umawialiśmy się na krótką rozmowę, a jeszcze mam tyle tematów, więc króciutko i szybciutko przejdę do następnego zagadnienia, które chciałbym poprosić o komentarz. Mianowicie dzisiaj premier Morawiecki zapowiedział, że kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją konwencji stambulskiej. To efekt zwycięstwa prezydenta Dudy i tak, można powiedzieć, silnego mandatu, jaki dostał od społeczeństwa? Czy coś tego wyniknie? Czy to będzie raczej zamrożenie problemu? No ja boję się trochę, że to jest forma, że to jest unik. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj wszyscy wszystko wiedzą na temat tej konwencji. Trudno, dlaczego akurat po 5 latach jej obowiązywania należy ją kierować do Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że wystarczającą wiedzę mają zarówno premier, jak i polscy politycy, żeby móc osądzić, czy nie zawiera ona w sobie, a moim zdaniem zawiera, bardzo niebezpieczne elementy ideologii gender. No i przypomnijmy, że władze chyba Rumunii czy Bułgarii, tak? Też właśnie z tego powodu te konwencje wypowiedziały. Panie redaktorze, to zostawmy wobec tego, jeśli tak to w skrócie można ocenić. Jeszcze chciałem zapytać o te wolne miasta od ideologii LGBT, które nie dostaną pieniędzy unijnych w ramach programu Partnerstwo Miast. Czy to jest wprost szantaż? No to jest trudno inaczej nazwać, no jeśli komisarz Unii Europejskiej do spraw równości pisze, bo to był tweet. Tak, już nie będę go przytaczał ze względów czasowych. Tak, no pisze w każdym razie, że te miasta nie dostaną pieniędzy dlatego, bo przyjęły samorządową kartę praw rodziny i no to jest oczywisty sposób szantaż, tak? I trzeba moim zdaniem na to bardzo ostro zareagować, bo jeśli raz taki szantaż przejdzie, to możemy się spodziewać następnych tego typu aktów. Bardzo panie redaktorze dziękuję za ten kilka słów gorącego komentarza.
Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam, dobrego popołudnia. Redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, autor książek Paweł Lisicki był gościem tej części programu.